Pan powiedział o wrogu zewnętrznym i wewnętrznym. Kto jest dzisiaj według pana wewnętrznym wrogiem w Polsce największym? Złodzieje różnego rodzaju. Tak samo moimi, jak i pana, tak? Politycy? A złe pomysły ekonomiczne, bo opowiadałem naszym widzom, zapowiadając naszą rozmowę, że jeżeli mają do pana kiedyś faceta w Radzie Nadzorczej ZUS, prawda? Mm-hmm. Jakieś pytanie. I czy na przykład zgadza się pan z pomysłem na obniżenie wieku emerytalnego? No powiem, że nie. Dlaczego nie? Przecież to jest świetny pomysł. Przeszedł w Sejmie. Wie pan, przejdzie u prezydenta. Wie pan dzisiaj, bo gdyby zrobić referendum i zapytać Polaków, to oni by powiedzieli, że chcą szybciej iść na emeryturę, prawda? No, i dostać wyższe emerytury. No właśnie, nie da się dostać jednego i drugiego. Dlaczego politykom udaje się ludziom wmówić, że jeżeli będzie wiek emerytalny obniżony, to oni nie stracą na emeryturę? Udaje się. Przechodzi w Sejmie z pełną powagą każda ekonomiczna zachcianka dzisiaj. Jak pan patrzy na rozwiązanie... Przepraszam bardzo, poprzednio przychodziła. Która? O podwyższenie wieku emerytalnego, a nie jest pan za podwyższeniem wieku emerytalnego? Wtedy, gdy ci, którzy go podwyższali 3 lata temu, nie chcieli go podwyższyć. Wiek emerytalny trzeba było podwyższyć tak w 99-2000 roku, zamiast wprowadzać OFE, bo to się nie mogło. Ten eksperyment się nie mógł powieść, się nie powiódł. I dlatego dzisiaj tak, Platforma rozmontowała część OFE, a dzisiaj wicepremier Morawiecki zapowiada, że pozostała część kasy też w odpowiedni sposób zasili cały system. Kogo to najmocniej zaboli? Wszystkich. Ale dzisiaj, tak patrząc na to, co się stało w Sejmie na razie, nie u prezydenta, ale podejrzewam, że to działa z automatu, patrząc na jego historię. A jest jakiś innego spróżnego i Salomon nie naleje. Nie, no ale Morawiecki tak, jak widzę. Nawet z Morawiecki. Tylko, że ja nawet nie wiem, czy należy się zastanawiać, czy mu się to uda, tylko czy jego, czytaj nas, na to stać po prostu. Bo ja mam wrażenie, że dzisiaj to jest takie otwarcie kasy i mówienie proszę, proszę, proszę. Natomiast po tej drugiej stronie, czyli przychody i rozchody, za przeproszeniem, ale to jest jeden ze sposobów tylko zarobienia pieniędzy, natomiast wydaje mi się, że sposobów na wydawanie pieniędzy jest powielokrotnie. Przecież 500+ nie ma mieć efektu politycznego, tylko demograficzny. No. Żeby tych 5-latków, którzy za 15 lat wejdą na rynek pracy, masz to 500+ na dziecko. Ja myślę sobie, Boże, to cudownie, ale za chwilę ten sam ktoś do mnie mówi, kupiłbyś obligacje moje za te 500+, czyli oddałbyś mi to tylko w inny sposób, to wydaje mi się, że to jest oszustwo, bo chodzi cały czas przecież o efekt właśnie demograficzny, a nie państwo nie powinno być bankiem. Ale oczywiście, że nie powinno zarządzaną instytucją, państwo, ale nie bankiem. Państwo nie powinno